Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję najnowszych słuchawek dla graczy od firmy Gigabyte. Jest to model Force H1 i na dodatek są to słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth. Jeśli chodzi o cenę, to jest dość wysoka, ponieważ wynosi 369 zł, tak więc nie mało, ale weźmy pod uwagę, że słuchawki bezprzewodowe zawsze kosztują więcej niż odpowiedniki kablowe. Jeśli chodzi o podstawowe cechy, rzućcie okiem na opakowanie, tutaj jest bardzo dużo napisane. Połączenie Bluetooth, kompatybilne ze smartfonami, tabletami oraz mające pozłacane przetworniki. Są to 40 mm przetworniki, jeśli chodzi o pasmo, to jest standardowo 20 Hz do 20 kHz. Impedancja wynosi 16 Ohm, czyli dostosowana pod smartfony i tablety. Czułość to jakieś 121 dB. A waga niecałe 250 gram, więc co do wagi jest naprawdę nieźle. Słuchawki mają też panel sterowania, zobaczcie go za chwilkę. No i ciekawe informacje to czas pracy, czyli 25 godzin rozmowy, ponieważ mają także mikrofon, więc możemy używać ich przy smartfonie po prostu do rozmawiania. 10 godzin odtwarzania muzyki i 300 godzin w trybie standby. No i oczywiście wewnętrzna bateria, którą ładujemy specjalnym kabelkiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. A już wam pokazuję dokładnie same słuchawki. Więc niecałe 250 gram nie jest jakąś wagą ciężką. Słuchawki są w miarę wygodne. Od razu zobaczcie sobie, że jest to konstrukcja składana. Prowadnice, jak widzicie, niestety są plastikowe, natomiast wyglądają na dość wytrzymałe. I słuchawki też bez problemu dopasują się na każdego gracza, użytkownika. Sam pałąk, niestety błyszczący plastik. Za to jest elastyczny i wytrzymały. Tu mamy fajną poduchę. Później znów mamy troszeczkę błyszczącego plastiku na obudowach nauszników. Tutaj mamy już mat i takie dość ciekawe kształty. W ogóle sam kształt słuchawek jest dość ciekawy. Mamy elementy udające jakąś stal, ale jest to plastik. I widzicie już same nauszniki, które są grube i bardzo mięciutkie. Natomiast przestrzenie w środku są niewielkie. Są to typowo słuchawki nauszne. Co jest fajne, że nie są za ciężkie, nie cisną głowy. Nacisk jest praktycznie zerowy. Natomiast przez to, że mają tak słaby nacisk, docisk do głowy, to też średnio się trzymają i przy gwałtowniejszych ruchach głową po prostu te słuchawki nam się ruszają. Jest ryzyko, że po prostu spadną. Natomiast mimo wszystko plusem jest ta wygoda. Patrząc dalej, mamy miejsce, gdzie ładujemy baterię wewnętrzną, mamy mikrofon, mamy włącznik i tryb parowania z urządzeniami mobilnymi. Następnie mamy taki panel sterowania, ciszej, głośniej, do przodu, do tyłu i play, pauza. Jak widzicie, kształty przycisków są takie nieregularne, jeden jest bardziej wtopiony, drugi bardziej wystaje, dlatego możemy się poprzez dotyk szybko połapać, co właściwie będziemy teraz robić. Oczywiście przy pomocy słuchawek możemy kontrolować utwór na smartfonie. Przy pomocy smartfona możemy kontrolować także głośność słuchawek. I mamy oznaczenia lewa, prawa, czyli po prostu panel sterowania znajduje się z tyłu naszej głowy. Jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowe, to naprawdę fajne słuchawki do gier smartfonowych, tabletowych. Naprawdę dobre, mocne i potężne efekty. Też dzięki bardzo fajnym basom, dość soczystym, które te słuchawki reprodukują. Dobrze nadają się do muzyki rozrywkowej, gdzie właśnie też jest trochę tych basów, natomiast nie sprawdzają się w muzyce klasycznej, elektronicznej i tego typu gatunkach. Tak więc nie są to słuchawki do końca uniwersalne, jednak bardziej skierowane pod graczy, pod efekty specjalne w grach, posiadające troszkę wad i troszkę zalet. Jeśli chodzi o wady, no to jak najbardziej ta cena troszkę wygórowana jak na polski rynek. Dużo błyszczącego plastiku, co dla mnie jest minusem. No i to, że te słuchawki potrafią się troszkę na głowie ruszać, ponieważ ten docisk jest słaby. Natomiast tu się zaczynają plusy, ponieważ słabość tego docisku zapewnia bardzo, bardzo wysoki komfort. Ogólnie design słuchawek jest fajny. Bardzo fajnie jest też ten panel sterowania. Słuchawki dość długo wytrzymują, jeśli chodzi o tą baterię. No i przy okazji dźwięk jest naprawdę fajny, ale skierowany typowo pod gry smartfonowe czy na tablecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, to zapraszam na portal wideotesty.pl do pełnego artykułu. Tam zdjęcia i inne ciekawe rzeczy. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!